Ciężko siebie oceniać, no, ale na pewno spokojnie w domu z rodziną i czas poświęcam rodzinie jak najwięcej. Mam dwie córki, także mam dużo zajęć. A twoje zainteresowania? Moje zainteresowania? Nie mam jakichś tam hobby dodatkowych. Na pewno jakiś film obejrzeć czas do czasu, mecz wskoczyć do kina, ale mało jest czasu na to. Nie mam rodziny, to raczej samobójstwo odpada, więc musiałbym wybierać Legię. Na pewno dreszczyk adrenaliny, kibice super dopingują, się wychodzi i jest bardzo duża mobilizacja, chce się grać, chce się walczyć i zwyciężać dla Lecha. Na pewno cały czas gdzieś tam Barcelona się przewijała, bardzo lubiłem grę Romario, a później Luis Figo. Nie jestem zmartwiony, po prostu mam taki wyraz twarzy, jak ktoś mnie poznaje bliżej, prywatnie, to zupełnie inaczej mój odbiór. Odbierają mnie ludzie inaczej, na pewno na pierwszy, już się z tym spotkałem kiedyś, że właśnie ktoś mnie gdzieś tam widzi, to wydaje się, że jestem jakiś mruk i w ogóle, ale na pewno tak nie jest. Po prostu tak się cieszę. Tak to przyjęło się i po prostu, nie wiem, w geście triumfu. Nie, na pewno przyszedłem do Lecha i chcę z tym klubem zdobyć Mistrzostwo Polski i grać w europejskich pucharach i grać jak najlepiej, jak najdłużej. Ciężko mówić od razu o przyjaźniach, ale na pewno spotykamy się z kolegami, spotykam się z Hubertem i też z młodymi, jak z tą Kędziorą, także raczej mam kontakt z większością. Na pewno jest to ładne miasto, ale dobrze, że mi się tu żyje, zresztą ja trochę w Wielkopolsce pokrążyłem, bo to i w Szamotowie byłem, i w Gnieźnie, to gdzieś ten Poznań był na trasie.